Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Overwatchu. Jest ostatni odcinek przed premierą, dzisiaj w nocy, właściwie już 24, dzisiaj jest 23. 24 o 1 w nocy rozpoczyna się, startuje Overwatch i przypuszczam, że będę do bladego świtu siedział przy tej grze. Pierwsza rzecz, jaką chciałem zrobić dzisiaj, to pokazać wam edycję kolekcjonerską, ale jeszcze do mnie nie trafiła, to znaczy powinna być dzisiaj, więc najpewniej pokażę wam ją jutro albo trochę później. Natomiast dzisiaj mam, dostałem Recruit Kit. Recruit Kit to jest coś takiego. Proszę was bardzo serdecznie. Ciężko mi będzie rozpakowywać go tutaj z tym mikrofonem, trochę mi przeszkadza, jak widzicie zresztą. Ale tak czy inaczej, Recruit Kit zaraz sobie zobaczymy, ale najpierw pokażę wam nowy film żołnierza, który pojawił się wczoraj o godzinie 19. Oczywiście tradycyjny wyciskacz łez, jeżeli ktoś się angażuje w tę historię, to jakżeby inaczej. Rzućcie okiem na niego, a ja przygotuję się do tego rozpakowywania. Zapraszam serdecznie. Przecież jestem już duża, mama. Nie traktuj mnie jak dziecko. Zrób, co mówię, Micha. Idź po mągę i wracaj do domu. Tylko szybko. Dobra. Tak się martwię o Alejandrę. Każdego dnia. Nie jest już dzieckiem, ale nie jest też dorosła. To typowa nastolatka. Opowiadam jej o bohaterach, którzy już wiele, wiele razy ratowali nasz świat, bo chcę jej dać iskierkę nadziei. Ale boję się chwili, w której zostanie zmuszona do wyboru, który może zaważyć na jej dalszym życiu. Hej, hej, ale gdzie idziesz, mała? Ja... nigdzie. Nigdzie? To dobrze. Chodź tu! Musisz to zobaczyć! Tutaj! Tutaj! Ale sierota! Pokaż mu, kto tu rządzi! Ja nie chcę. Muszę już iść. Żartujesz? Zrób to! To tylko kupa złomu. Muszę... iść do sklepu, zanim zamknął, bo inaczej mama mnie zabije. Hej! Bez pieniędzy będzie ci ciężko, nie? Oddawaj! Moje pieniądze! No oddaj! Dajcie! Jazda, wamuno! Hej! Wracajcie zaraz! Moje pieniądze! No, proszę! Proszę! To już nie są wasze ulice! Nie! Proszę, ja... Na ciężarów!
ciężarówkę, spadamy! Tak łatwo nie uciekniecie. A masz! Czemu? Trudno się pozbyć starych nawyków. Wracaj do domu. Tutaj nie jest bezpiecznie. Jesteś jednym z bohaterów, prawda? Już nie. Na pewno jesteś. Jednak kiedy widzę uśmiech Alejandry i nadzieję w jej oczach, to myślę sobie, że chyba niepotrzebnie tak się o nią martwię. No dobrze, moi drodzy, zakładam, że już oglądanie macie za sobą, więc Overwatch Recruit Kit, tak to się nazywa. Zobaczymy, co kryje w środku. Otwierany jest tak pod skosem, bardzo to urocze. No, będzie wyląduje na mojej półeczce za niedługo. Zaczniemy sobie od tego. To jest, moi drodzy, chyba jakiś medalion. Omnic Crisis in Memory, czyli ku pamięci kryzysu omnicznego, chociaż tu na tej kamerze drugiej chyba nie zobaczycie, bo tam jest... nie ma autofokusa. Zobaczymy, czy to się w ogóle otwiera, to zgrabne urządzenie. Dlaczego? Na stałe to zamknięte jest? Boję się, że jak otworzę z niewłaściwej strony, to rozwalę na stałe to pudełeczko. Ale wydaje mi się... O, okej. Okay. Otworzyło się. Więc, moi drodzy państwo, mamy... Nie było to łatwe, aż bilecik wyleciał, znaczy aż ten medalik wyleciał. Tak to wygląda. Overwatch. Proszę was bardzo, bardzo serdecznie. Tu też nie ma autofokusa, może wam nagram. Jeżeli widzicie to w lepszym, prawdopodobnie tak. Jak znam siebie, to nagram wam tak, żebyście mogli wszystko elegancko zobaczyć. Kryzys omniczny ku pamięci Overwatch. Blizzard Entertainment. Nie można tego nigdzie sobie niestety założyć, bo tu nie ma żadnej igły, żeby założyć na ubranie, więc to po prostu będzie od tak gdzieś sobie stało na półce i wyglądało elegancko. Otwierajmy dalej to przecudne pudełeczko. Tu coś jeszcze jest. Okej. Wygląda jak pasta do butów. Zakładam, że to nie jest pasta do butów, bo jakże mogłoby to być. W środku? A, teraz to już jest jakaś wpinka. Fantastycznie. Ta wpinka wygląda w ten sposób. To jest Overwatch. Ja mam... No, niestety idzie lato, więc ciężko będzie to na czapkę założyć, ale ja mam takie czapki, do których lubię wpinać takie rzeczy. Giną mi one niestety od czasu do czasu, ale to bardzo, bardzo fajne. Czyli taka wpinka do ubrania. Może sobie gdzieś na jakąś koszulę galową zainstaluję. Nawet fajnie zapakowane w takim właśnie pudełeczku. Overwatch. I tutaj chyba jest cała masa różnych
naklejek, to są te rzeczy, które możecie znaleźć w grze. To są chyba spraye. Don't get me angry, mówi Winston. Cheerslav, mówi Smuga. To jest pierwsza karteczka, odłożymy ją tu. Druga jest taka. Z McCree, z Divą i z tym Roadhogiem, wieprzek po polsku. Here, little piggy. Zobaczmy, co tu jest dalej. Mamy zestaw rekruta, który zdaje się być... Otworzę go w ten sposób, żebyście widzieli dobrze. Nie wiem, co on tutaj jeszcze ma. Witajcie w Overwatch. To muszę sobie w swoją stronę przesunąć, żeby zobaczyć. Walcz na polach bitewnych przyszłości i wybierz swojego bohatera spośród plejady żołnierzy, naukowców, awanturników i odmieńców. Zaginaj czas, ignoruj prawa fizyki oraz używaj arsenału broni i niesamowitych mocy. To dużo by czytać, ale świetnie jest to wydane. Te grafiki są takie błyszczące. I... Odegraj swoją rolę. To są takie ogólne założenia dotyczące gry. Czyli różne postacie, bohaterowie, to tylko z podstawowej wersji. Zakładamy, że się potem pojawią kolejni. Wszystko elegancko opisane. Pięknie to wygląda, naprawdę. Też się chce tą książeczkę na części podzielić i zrobić w ramach jakiegoś takiego dużego plakatu. Jakiejś takiej infografiki. Bardzo to ładne, fajnie wydane. Dodatkowa zawartość cyfrowa i edycja kolekcjonerska, którą otworzę w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, ona już idzie do mnie. A tutaj mamy Synthesia Auditiva. Co to jest? Zaraz, czyżby tu była muzyka? Lender. Chyba na płycie. Takie duże to jakieś. No to ciekawostka. Zaraz zobaczymy. O, tu wychodzi. O kurde mol. To jest płyta analogowa. No, żartujecie sobie? Prawda? Kurde, no niezwykłe to bardzo, ale jakże ja miałbym to odtworzyć? I na czym? Czegoś takiego to się nie spodziewałem. Za Chiny bym nie przypuszczał. Przez chwilę myślałem, że to jest takie po prostu powiększone, ale w środku, że znajduje się płyta CD, co oczywiście nie rozwiązałoby moich problemów, ponieważ ja nie mam odtwarzacza CD również. Ja już wszystko robię cyfrowo. Ale jest to ciekawostka. To są... Jeżeli znacie trochę historię Lucia, to wiecie, że on był rewolucjonistą, ale swoją rewolucję przeprowadzał przy użyciu muzyki. Porywał tłumy. Jakby... W fawelach brazylijskich. No dobra. To zamyka tą historię do pewnego stopnia. Czy tu jeszcze coś jest? Nie. Zatem tak wygląda skrzyneczka Recruit Kit od Blizzarda do Overwatcha. Nie mogę się doczekać, aż rozpakuję wam edycję kolekcjonerską, to powinienem to zrobić na dniach, ale tak czy inaczej nie mogę się przede wszystkim doczekać gry, która już dzisiaj po północy, czyli właściwie jutro, ale to traktuję jako dzień dzisiejszy, specjalnie będę wyspany, przygotowany na całe nocne posiedzenie, więc jeżeli ktoś kupuje grę i będzie się jutro bawił, to jest duża szansa, że trafi na mnie. Bo bierzcie pod uwagę to, że ja będę oczywiście grał rankedy, ale trzeba najpierw bić 25 chyba poziom albo 20 poziom standardowym sposobem, czyli grając zwyczajne mecze, więc będę tam siedział do rana, tak żeby już jutro móc zacząć grać rankedy i bawić się na ostro. Zresztą nie jestem jakimś wielkim fanem rankedów, ale przypuszczam, że z ekipą będziemy grali normalnie, a tam w mniejszych grupach rankedy, bo to duża rzecz. No to fantastycznie, moi drodzy. To pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wybaczcie, że dzisiaj nie ma żadnego gameplayu, ale te mi się skończyły niestety, bo bardzo dużo miałem przygotowanych filmów na zapas. One były nagrywane w becie przecież, a od ostatnie 2 tygodnie, no to już Overwatch nie był dostępny. No to jeszcze raz. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro w okolicach południa. Hej, hej.